Siemanko wszystkim, ja jestem Kasia, a dzisiaj mamy kolejny dzień w Minecraft i słuchajcie, moi kochani, najdrożsi przyjaciele, dzisiaj będziemy dokańczali moją zbrojkę, a co dokładnie będziemy robili? Będziemy robili mieczyk, ponieważ tylko mieczyka mi tutaj brakuje, żeby być przygotowana na walkę z tym całym Onsron. Jak wiecie, chłopacy już całą zbrojkę mają kompletną, czyli mają mieczyki i tak dalej. No mi jedynie tego mieczyka brakuje, bo zbrojkę już całą mam zrobioną, więc jestem prawie nieśmiertelna normalnie. Nie no, jestem śmiertelna, ale po prostu mam najlepszą zbrojkę, jaką kiedykolwiek miałam i chciałabym również mieć taki mieczyk, więc dzisiaj mamy zadanie, pójdziemy do Netheru sami i będziemy szukać właśnie tych pradawnych zgliszcz, tak to się nazywa, jakoś tak mam nadzieję, że dam radę. Muszę na pewno zabrać dużo pochodni, ponieważ pochodni na bank będzie mi brakowało, więc zaraz poszukamy w moich skrzyneczkach jakieś, o tu już mam 10 pochodni, sztos, tutaj czy ja znajdę jakieś jeszcze pochodnie, no ale 10 to i tak już dobrze, o tu jest 30, ja jestem bogata w te pochodnie. Nie, lol, nawet nie wiedziałam, widzicie. No teraz już na bank mi starczy tych. Dobra, 64 myślę, że na ludzie mi wystarczy, najwyżej będziemy jakoś kombinować. Ja ogólnie jeszcze chciałabym, wiecie co zrobić, postawić tą moją różową zbrojkę. Ponieważ już jak widzieliście na poprzednim filmiku, dałam niebieską Wojtkowi i chcę, żeby moja też tutaj leżała, tak jak u niego w domku leży niebieska, tak tutaj będzie leżała właśnie moja różowa. Ponieważ no, tak jak Palion powiedział, teraz nie ma sensu jej nosić, ponieważ jest taka słaba, no serio, no przyznajmy, po prostu jest ładna, ale słaba. Wy już mi napisaliście, czemu mi nie działał ten barwnik, ponieważ no z tego co mi powiedzieliście, to on nie działa, tylko zielony tak działa, ale nie jestem pewna. Więc póki co to zostawiam. Jeszcze pójdziemy sobie do góry przepalić jedzonko. Dzisiaj pójdziemy jeszcze do mojej tajnej bazy, bo ja muszę wykluć te jaja. Zobaczcie, ile ja już jaj zebrałam, 11 jaj. Może jeszcze gdzieś tu będą leżały, bo tu jest tyle tych kur, że one cały czas te jaja znoszą. Dobra, tutaj to mięsko sobie przepalmy. Niech ono się spokojnie przepala. Jak byliśmy z chłopakami właśnie robić tą pułapkę na on, ale dziś nie możecie jeszcze nikomu o niej powiedzieć, to właśnie znalazłam 12 diamentów, znaleźliśmy z chłopakami. No i jakoś tak wyszło, że ja je przypadkowo zabrałam. Nawet tego nie widziałam, że to ja tak naprawdę wszystkie diamenty zabrałam praktycznie. Więc te diamenty są do podziału z chłopakami, no ale to po prostu zostawię w tej skrzyneczce u Wojtka, w której się szykujemy i tam zbroimy. Tam również jest mieczyk, który właśnie chcę zrobić na netherowy, więc będziemy musieli tam również iść. No i co? Myślę, że możemy się zabierać za naszą przygodę i za działania, ponieważ będziemy musieli jeszcze zdobyć na pewno złoto. No i na pewno to jakoś połączyć, a ja nie jestem pewna, czy ja to umiem zrobić. Dlatego mam nadzieję, że nam się uda. Trzymajcie kciuki, pamiętajcie, aby subskrybować kanał i walnąć mocno w dzwona, aby nie pominąć żadnego takiego filmu. No i zaczynamy! Myślę, że pierwsze co w ogóle zrobimy, to pójdziemy na pewno do tego netheru i zdobędziemy ten surowiec, bo to jest według mnie najlepsza opcja. Najpierw zrobimy mieczyk, a później załatwimy resztę spraw. Na pewno kury pójdziemy wykluć i mam nadzieję, że w końcu nasza kurka w naszej tropikalnej tajnej bazie będzie miała znajomych. Ej, widzieliście tam burzę? Ja jestem sam. What? Uciekaj, Edward! Ewa? Co, Adam i Ewa? Ewa, wracaj do... No nie, no muszę z nim wrócić! No nie możesz tak... Ewa wyszła? Ewa, wracaj! Wracaj do Wojanowic! Ewa! O nie! Jak ja mam przetransportować teraz? Okej, spróbujmy, hop! Ewa! O nie, Ewa poszła do netheru! Nie wiem, co teraz będzie z Ewą. Mam nadzieję, że nic jej się nie stanie, ale ja dzisiaj się nie mogę tą Ewa zajmować. Nie, wchodź do lawy, mordo! Ewa jest po prostu świrem totalnym. No zobaczymy, mam nadzieję, że tu przetrwasz, Ewa. Jakby co, no to powrócić zawsze możesz. Najwyżej ją zgarnę, jak będę wracała. I teraz muszę znaleźć te schody, po których się schodziło właściwie tam na dół, gdzie chłopacy mieli już wykopane. O, tutaj te schody są. Mega fajnie, idę szukać. Wow! Idę na sam dół szukać właśnie tych surowców mi potrzebnych. No i kochani, nie wiem, czy chcecie znowu to oglądać, bo szczerze powiedziawszy, wydaje mi się... O, no, to pali. Wydaje mi się, że znowu będziecie się nudzili, bo po ostatnim odcinku, jak my tutaj szukaliśmy, to ja już po prostu miałam tak dość netheru w ogóle,
Ale na szczęście dzisiaj muszę znaleźć tylko jakby cztery te surowce, więc nic nie szkodzi. Myślę, że dam radę, więc zobaczymy się, jak już znajdę cokolwiek. A teraz się zabieram za kopanie moim diamentowym kilofem. Jedziemy. Chciałam sobie postawić tu pochodnie i po prostu stwierdziłam, że będę rozkopywać, bo to jest najlepsza opcja według mnie. Tu te schody na pewno muszę zostawić. No i tutaj sobie zostawimy dużo pochodni właśnie przy tych schodach, żebym wiedziała, że tu jest ten powrót. Nie będę za bardzo wchodziła w głąb tej jaskini, żeby się nie zgubić, więc mam nadzieję, że po prostu gdzieś tutaj znajdę te moje surowce potrzebne. No i mówię surowce, bo to jest strasznie ciężka nazwa według mnie. Więc szukam, no i do zobaczenia, jak już znajdę, mam nadzieję, te cztery jak najszybciej. Trzymajcie kciuki, no i widzimy się za chwilę. Dobra, kochani, udało mi się, już wracam po tych moich lampionach porozstawianych do schodów. Mam nadzieję, że te schody gdzieś tu są, bo już się trochę pogubiłam w tej jaskini. Powiem wam, że to było mega, mega ciężkie, ale mam cztery te, jak to się nazywa, pradawne z glisza. Więc mam nadzieję, że cztery mi wystarczą. Z tego, co kojarzę, to chyba cztery są ok, ale nie jestem pewna, więc zaraz zobaczymy, musimy wrócić do Wojanowic. To była naprawdę ciężka podróż, powiem wam, ponieważ ja, no, nie umiem tego za bardzo szukać. Ostatnio było łatwiej, bo mi pomógł Wojtek. No i rzeczywiście się rozkopałam. Jak widzicie, tutaj wszędzie są pochodnie, ponieważ ja nie widzę bez tych pochodni, serio. Dużo tych pochodni straciłam, ale na szczęście znalazłam, więc teraz wracamy. Ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, żeby wyrzucić to wszystko, co tutaj mam. Po prostu i tu zostawić, bo ja tych netherraków nie potrzebuję w Wojanowicach. Po co mi to? Jeszcze to ma taki kolor, że mi przypomina normalnie on, więc lepiej to po prostu tu wyrzucić i nie myśleć o tym. Wezmę tylko jeden stack w razie co, gdybym musiała się gdzieś podnosić, ale szczerze wątpię. Niech to sobie tutaj zniknie, bo to po prostu już mi tak napełniło skrzynkę, że oj, nie chcę się tutaj poparzyć. Tak mi to przepełnia skrzynkę, że naprawdę nie chcę już tego widzieć. W ogóle takie mam przemyślenie, że już do tego netheru szybko nie wrócę, bo po prostu mam dość po tym zbieraniu całym. To mi się tak zbrzydł nether, że no nie wiem czemu, ale po prostu jakoś nie mam ochoty tu już przebywać, więc uciekam do Wojanowic, spróbuję sobie zrobić ten mieczyk i wow, ale nagle się mobów stało. Ewa, wracaj do Wojanowic. Chodź, mordko, chodź. Chodź, postawię ci tutaj klocek na zgodę. No chodź, Ewa, dalej, chodź. Idziemy do Wojanowic. Chyba że Ewa, szukasz tutaj swojego jakiegoś Adama. No nie wiem, czy wy jakieś świnko potworze w nim jego widzisz, ale lepiej chodź do Wojanowic. Chodź do Wojanowic, Ewa. Nie daj im się. Wracamy, chodź, bo Wojtek będzie zły, że Ewa uciekła. W ogóle on, nie wiem, bo to jest villager w sumie, musiał widzieć, że ja wchodzę po prostu do tego portalu i chciał też sprawdzić to. Więc ja wracam do Wojanowic, idę robić mój mieczyk. No i no trudno, najwyżej po Ewę trzeba będzie wrócić i wow, dobra, z złej strony wyszłam. Po Ewę po prostu trzeba będzie wrócić, więc idziemy do piecyka. W piecyku trzeba prawdopodobnie najpierw to przepalić, ale też nie jestem pewna. Ty potworze jeden. Ja sobie jeszcze przed wyjściem na przygodę zabrałam mięsko, które przepaliłam, bo wiecie, jednak w poszukiwaniu trochę tego jedzonka idzie, bo cały czas się męczymy tym kopaniem i to mięsko jest jednak potrzebne, więc ono było już jedzone przeze mnie. W ogóle nie wiem, co tu robi ta kość, której ja nie potrzebuję. I teraz potrzebujemy iść do domku Wojtka. Wiecie po co? Idziemy po na pewno mój mieczyk, ten kozacki mieczyk, który tam jest właśnie w mojej skrzynce, oraz pójdziemy po złoto, ponieważ złoto nie mam, zostawimy diamenty w tej skrzynce, żeby no w razie co moglibyśmy się nimi podzielić po prostu, bo ja wiem, że te diamenty znaleźliśmy razem, więc też nie chcę im zabierać tego, dlatego zostawimy po prostu te diamenty w mojej skrzyni i zabierzemy o, złoto, które potrzebuję i nic więcej tutaj chyba nie jestem w stanie zostawić. Nie wiem, ile tego złota też potrzebuję. Aha, mieczyk miałam zabrać, zapomniałam o tym mieczyku. To jest chyba ten mieczyk, tak mi się wydaje. Tak, to jest na pewno ten mieczyk, który wcześniej zrobiłam z Wojtkiem, z tego co pamiętam. No i dzisiaj on będzie przerobiony na najlepszy mieczyk, jaki po prostu istnieje i będę dzisiaj gotowa normalnie do walki z on. Więc lecimy zobaczyć, czy to już się przepaliło. Zobaczymy, jak dokładnie się to robi, bo ja szczerze nie pamiętam. Tam, nie wiem, Wojtek mnie to ostatnio robił, więc no też nie chcę mówić, zaraz zobaczymy. Okej, to jest przepalone i to wygląda tak, to się nazywa odłamek netherytu. Okej, i teraz musimy prawdopodobnie
iść do jakiegoś crafting table i to złączyć jakoś ze złotem, a później trzeba będzie to złączyć jakoś z tym mieczem. Z tego co pamiętam, to trzeba będzie iść do kowala i kowal to zrobi, ale nie mam pojęcia, czy mi się to uda. Oby tak, trzymajcie mocno kciuki. Weźmy sobie po prostu to. Nie wiem, jakoś tak połączmy? Nie, trzeba będzie to poszukać, bo ja nie wiem. Jak to działa? O, jest. Okej. I to już? Okej, i to już chyba. Nic mi nie zostało, kochani. No niestety nic mi się nie udało na zapas zabrać. I teraz z tego co pamiętam, my to przerabialiśmy, o, w tym chyba. Więc sobie tak zróbmy. To kładziemy i to... Jest, kochani! Mamy ten mieczyk kozacki, zobaczcie to. Ale teraz jestem... Wow, dobra, przetestujmy to. Hop. No ale na hita to ja go nie mam, nie? Ewidentnie to aż tak nie działa dobrze, jak myślałam. Ale może po prostu ten mieczyk nie jest z najlepszymi tymi wszystkimi, wiecie, książkami i tak dalej. Mam nadzieję, że da się to jeszcze uzupełnić, ponieważ jeśli okaże się, że na marne dzisiaj tyle godzin kopałam i tyle wykopałam i w ogóle zrobiłam coś źle, to przypał. Mam nadzieję, że nie i że wszystko będzie dobrze. Kochani, dajcie znać w komentarzu, jak się wam podoba mój mieczyk. A teraz idziemy jeszcze do mojej tajnej bazy. Szybko zobaczymy, czy nie ma on na serwerze. No bo chłopacy już wiedzą o tej tajnej bazie, ale jedyny, kto nie wie, to on. I spróbujemy te moje kurki rozmnożyć. Ostatnio mówiliście mi też, że zostawiłam tajną bazę otwartą, jak byłam pokazać ją chłopakom. Ja ją zamknęłam od razu po odcinku, więc nie martwcie się, ja pamiętam, od razu później zamykam. Ej, gdzie jest kukuliku? Kukuliku! Ona uciekła, czyli ktoś tu był jeszcze, o nie, kurka uciekła. Dobra, trzeba tutaj to zakopać. Czemu nikt tego nie zakopuje? No, jeśli ktoś tu przychodzi, to niech to po prostu później zakopie, bo o nie, ona mi uciekła. Zobaczmy na dole, czy ona gdzieś tu jest? Nie, to jest jakiś kot. Ale przypał, kochani, ale przypał. No ale dobra, spróbujemy te kurki od nowa tutaj jakieś wykluć. Mam 11 jajek, więc mam nadzieję, że chociaż dwie kurki dadzą się wykluć. Okej, okay. Ej, LOL! Tylko dwa jaja i od razu w dwóch jajach jest... Ej, zobaczcie to! Ile kurek tu będzie teraz? Ale kozacko, kochani, mega się cieszę, będą znosiły jaja i będziemy robili tutaj wielką kurkową rodzinę, więc się bardzo, bardzo cieszę. Ja uciekam do Wojanowic i tutaj zamknę tą tajną bazę już, żeby te kurki mogły się tutaj no razem zapoznać ze sobą, zakolegować. Idziemy zamknąć tak, żeby jakby on, ten stron wszedł na serwer. No to żeby tutaj tajna baza była zamknięta. Muszę na to bardzo uważać. No ponieważ tam teraz są kurki, nasze nowe przyjaciółki, więc możecie dać znać w komentarzu, jak je możemy nazwać. Bardzo chętnie zobaczę wasze komentarze. Niestety papuszki do mnie nie przyleciały po przygodzie. Nie mam pojęcia czemu, bo z tego co się pytałam, to podobno one, nawet jak się przemieszcza ktoś, to one po prostu zaraz za tobą się teleportują, więc nie wiem czemu po prostu do mnie nie wróciły. No ale to trzeba będzie po prostu iść na przygodę, ale dopiero wtedy, jak pokonamy tego onstron, ponieważ ja już mam dosyć tego, bo jeśli kogokolwiek tutaj sprowadzać jakiekolwiek nowe zwierzątka, jakiekolwiek nowe osoby, ponieważ boję się, że zaraz je stracimy, tak jak już jednego naszego członka Wojanowic, przykro bardzo. No więc kochani, dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba moja nowa zbrojka, mój nowy mieczyk. Czy jestem już gotowa na walkę z Onstron? To możecie wy mi dać znać w komentarzu i pamiętajcie, aby wpadać na mój drugi kanał, na którym są rzeczy bardziej z życia prywatnego, vlogi, dlatego zostawiam wam link w opisie do ostatniego vloga. Zapraszam was tam serdecznie, pamiętajcie, aby wpadać również na mojego Instagrama, na którym też dodaję jakieś fotki z życia codziennego. Subskrybujcie kanał, łapkujcie, komentujcie, pamiętajcie, aby walnąć dzwona mocno i nie pominąć żadnego takiego filmu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki dla was, pa pa!